Lecę jak pyk, moja muzyka to prawda nie kit. Płynie mi w żyłach od zawsze, serio nieważne, że teraz przynosi mi kwit. Muszę z nią żyć, kiedy smutno to ona jest tu obok. Choć od kiedy nie ma melo, prawie zawsze jest wesoło. Nie ma już góra dół, nie ma mocnych wahań. Pożegnanie, flacha, haha. Rajd przez życie, Paryż, Dakar. Wyboiście, ale wreszcie asfalt. Czuję, że żyję, nareszcie jest pięknie. Słyszysz ten dźwięk, nie? To kolejny rozdział, muzyka i kęk, kęk, kęk. Pierwszy rzut oka, zwykła idiotka, co lata na prochach. Kluby, wódka, faceci i koka. Szuka sponsora, wraca na drogę. Pierwszy grudzień 2018 rok. Ostatni film w tym roku. Z tą moją weną, kurwa, to na pewno nie będzie lepiej. Jesteśmy u Piotra. Wena jest po prostu, kurwa, no, wena nie przyszła. Na maksa, kurwa. Mieliśmy... Wena jest na maksa. Miałem pisać z weną, miałem nagrywać z weną, ale wena nie przyszła.
Bena jest kurwa w butelce. I jesteśmy w Piotraku Skani. Piotraku jesteśmy. W Piotraku będziemy później. Spierdalaj. No nie, no żartuję. Więcej dymu. Tutaj stoi mój piękny samochód mój. Z moją piękną naczepą. O. Tam stoi Boguslav. O, i co? Nie jestem najebany. Nie, w ogóle. To i tak, później będziemy w Piotraku. To i tak się nie pojawi na filmie, także... No, jest 22.14, jest 1 grudzień 2018 rok. Jest ciepło. Mieliśmy być na Rambercie, jesteśmy na Jaguarze. Czemu? No bo kurwa... Strajki są. I jakoś tak wyszło, że staliśmy tu. Wszystko poblokowane, chłopaki na autostradzie pauzy kręcą. Pozdrawiamy, Piotrek. Także... Także tak, tak jakoś leci. Bogusław tutaj pije tylko ciągle Coca-Colę popija, bo mu w gardle zasło od orzeszków ziemi. Bardzo słone są. Ziemne. Słone są, ziemne i słone. Zimne są. Czyli orzeszki? Zimne są. Zimne. A jutro idziemy na górę. Na Jaguarę. Jak mnie krzyż przestanie boleć. Jak go? No bo wiecie. Puść krzyża i będzie dobrze. Piotrak jest 9-1 rok, ja jestem 8-8. A on to już ma dwa razy tyle lat, co my razem wzięci, nie? Także jak go krzyż przestanie boleć, pójdziemy na górę. Nagramy coś, może wróci mi wena do nagrywania filmów. Jak nie, to zobaczę. Grudzień jest, nie? No to tak myślę, że w maju ten film się może pojawić, nie? Rano młodych pozbieram. No, on nas będzie... To jajecznicę rano rób. Chyba jesteś tu... Na kepasie. Co? Na kepasie. Normalnie. Na kepasie, kurwa. Na kepasie, kurwa. Nie, zrobisz jajecznicę rano, czy nie? Na kepasie. Kto? Ty. Na boczku. Jesteś, kurwa, na boczku. Ale dlaczego nie zrobisz śniadanie nam? No właśnie. Jesteś najstarszy. Ja tego nie rozumiem. Jesteś doświadczony. Zrób nam śniadanie. Pokaż młodym. Wilkom transportu. Jak się robi śniadanie? O, młodym wilkom transportu. Wy jesteście chyba kurwa śmieszni, kurwa. Wy powinniście mi robić, kurwa. My jesteśmy poważni, kurwa. Wy powinniście się uczyć, kurwa. My jesteśmy poważni. Jak się nie nauczyć, jak nie będziecie mieli. Ja mogę sobie zrobić śniadanie. Słuchaj, jak mamy się nauczyć, jak nas nikt nie nauczy? Też ja się zamuczyłem. Też nas z maliny wpierdolić, kurwa. Ja się zamuczyłem. Przykro mi. Pierdu, kurwa, no. Przykro mi. Dobra, się zamuczyłem, kurwa. No. Każdy się uczy na swoich błędach. Przepraszam. Tak, kurwa. No trudno. Pięciu nauczycieli, kurwa, dostał i chuj, nie? Tak. Także jak będziecie robić rzecznicę, to pamiętajcie na swoich błędach. Właśnie. Nie za dużo soli. Albo za dużo. Dodajcie jajka. Przede wszystkim. Na kepasie. Kepasa Paradox. Do jutarka. Bujaczki. Good night. Good night. Siemaneczko. Dzisiaj jest, powiem tak. Który dzisiaj? Czwarty jest. My właśnie ruszyliśmy. Trzeci. Nie. Nie, no trzeci jest. Trzeci. Jest poniedziałek, godzina 9.48. My dopiero jesteśmy w stanie wyjechać z parkingu od soboty, od 11 rano. Wszystko we Francji było zablokowane. Że nawet kurwa na Jaguarę już nie wpuszczali, ani nie chcą wypuszczać. Znaczy wczoraj nie chcieli. Dzisiaj już odblokowali bramki we Francji, no to próbujemy wyjechać, ale próby są takie, nie? Także trochę to na pewno potrwa. Bo jesteśmy dopiero we w Hiszpanii na bramkach. Jeszcze zaraz będą jedne bramki. I dopiero potem będą te francuskie, które były zamknięte. Także będzie grubo naprawdę. Gdzieś tam z tyłu Bogdan jest. I... O, nawet go widać już.
gada, to może go wpuszczę. Przyjechał. Buenos dias, señor Bogdan! Hasta culpa, kurwa! Puta mierda! Kurwa, kurwa! No i tak to jest. Gdybym cię w lusterkach widział, to umyłem. Jedź tam, mimi. Katastrof! Całą... Mi pikło już! Ten transport bywa czasami ciężki. Jechałem tam z prawej strony i niestety nie dało się zmieścić między tymi kurwa autami na zakręcie, bo bym albo zdjął auto, albo słup, albo drzewo. No i musiałem pojechać prosto i wcofać tu. I teraz, jak widać, cofam do tyłu, bo gdzieś tam z tyłu jest firma, do której jadę. Ogólnie paranoja jakaś. Ja mam tylko nadzieję, że jak wycofam, to tam będzie, to nie będę musiał. Bo jak nie, to ja nie wiem, jak ja stąd znowu wyjadę. Ale powiem wam, to był pierwszy raz taki, że naprawdę nie wiedziałem, co mam robić. Jak tutaj. O, jest tu Amazon. Amazon Flex. Dobra, no. Co tam dalej? Bo powiem wam, że byłem w szoku, jak zobaczyłem te samochody, jak one stoją. I jedyną drogę dojazdową. Wiecie, mogłem poczekać sobie do... To jest kurwa 4 rano, ja mam zrzutkę na 7. Ale chciałem przyjechać wcześniej, żeby właśnie sobie gdzieś tutaj stanąć i ja widzę, że może być zaraz zajebisty problem. A jeszcze kawałek tam cofniemy, bo nie wiem, co tam jest z tyłu. Kurwa, słyszę tylko
krzaki. Także... No kurwa, źle to wróżę. Gdzieś tu niby jest Amazon, ale gdzie? Tam niby jest jakiś Amazon Flex, ale to nie jest to. Według nawigacji, według Google'a to jest właśnie tutaj ta hala, ale jak widać to jest jakaś stara wpizdu hala. No i zaraz się kurwa okaże. To jest jakiś parking czy coś chyba. Tu jest Amazon. O, a tu zakaz wjazdu. Spoczko. Można i tak. Się kurwa zdziwią pewnie, bo ja powinienem chyba stąd wyjechać. Tylko, że tam był taki wiadukt. Jakiś taki niski. I co teraz? PKW, LKW. Ciekawe, czy ja mogę kurwa już podjechać? Ja stanę sobie tu z boczku. Ja już nie widzę z tyłu, czy ja będę cofał dalej, czy nie. Jest zakaz wszędzie. Ja pierdaczę. Ale to nic, na chwilkę sobie przestaniemy. Szukam biegów, a one są tu, na tym. Na chwilkę sobie przestaniemy. A dobra, awaryjnych nie wyłączam. Włączę pozycję i się ubiorę i no masakra, ja pierdolę. Ale to znaczy, że w tamtą stronę nie będziemy wyjeżdżać, bo jest zakaz. Także jesteśmy troszkę uratowani jesteśmy. A ta nawigacja Bogdana to jest jakaś, pożal się Boże, nie powinna w ogóle mnie w tą uliczkę tam wprowadzać, ale mniejsza o większość. Witam ponownie z Berlina. Nic nie zrobisz. Powiem wam, jest 4:36. Przyjechałem tutaj o godzinie 4. Miałem rozładunek mieć o godzinie 7, a się rozładowałem o 4:36. I co wy na to? I lecimy do Polski, lecimy do Nowej Soli. I to jest właśnie ta droga, w którą miałem wtedy kurwa skręcić. I czemu ja tego nie zrobiłem? Nie wiem. Choć się domyślam. Chociaż nie domyślam się, bo nie wiem naprawdę, czemu ja to nie skręciłem. W ogóle ani Google, ani za przeproszeniem nawigacja nie chciała mi tej drogi tu pokazać. Kazała mi tutaj w tą skręcać albo dalej. No i ja pojechałem dalej. No i wyszło jak wyszło i gówno z tego wyszło. O, bo tu pod ten. Ja się bałem wjechać pod ten tutaj. Pióropusz. Ona tu policja. No, bałem się i nie wjechałem i się wpierdoliłem w takie gówno, że masakrę, no ale jakoś się udało, powiem wam. Mogłem cofać te 500 metrów z powrotem do tej ulicy właśnie. Ale na szczęście udało mi się. Czemu to teraz znak na wprost był skreślony? Czy jest droga normalnie otwarta? Dobra, nieważne. No powiem wam, mogłem mieć chwilę taką, żebym zwątpił i znaczy ja zwątpiłem, bo prosto nie dało się jechać, bo było tak wąsko, że jakbym przejechał jakimś cudem, to bym przejechał, ale jeśli bym musiał później w to cofnąć w to samo, to już bym tego nie zrobił, dlatego postanowiłem cofnąć od razu w tamtą uliczkę. Na szczęście naprawdę to się udało, bo no ja nie widzę siebie, gdyby to się nie udało. Nie wiem, co ja bym miał tam robić. Bym czekał do rana, aż nie wiem, ktoś odjedzie chyba tymi samochodami. Paraliż miasta Berlin, wywołany przez Art Drive. Dobrze, ja tu nie stałem, bo chciałem sobie tu stanąć. Do tej 7 i poczekać. Ale warto jednak było pojechać szybciej. Rzadko naprawdę się to zdarza. O, tu coś przywieźli. Jakaś taka laweta lepsiejsza.
Zobaczmy sobie, jak pasa skręci. Ciasne, bo tu takie mercedeski sobie włożą. Dobra, fajnie. Wracamy na drogę 111, potem na setkę czy 110, na dwójkę czy tam dwunastkę, potem i Polandia. Ja mam w sumie tylko godzinę czasu jazdy, muszę pauzę zrobić, także przejadę ten Berlin w tą godzinę. Mam nadzieję, że mi się uda wyjechać stąd, bo będzie tłok zaraz, zaraz będzie piąta o 6, jakbym musiał pauzę robić, no to ja już wolę być na autostradzie. No dobra, strzała. Człowiek musi się kurwa poświęcić, żeby coś tu nagrać. Czy? Mróz, nie mróz. Muszę sobie dać. Jakieś fajne ujęcie wyszło. Szkoda, że kamery nie są takie, że na sznurku, wiesz, się wiesza i idzie za tobą. Nie trzeba po nią wracać. Może kiedyś coś takiego wymyślą. Zapraszam. Don't ask me why I'm fighting for my rights, my lord. Maybe ask yourself, will I let you in? Oh.
she is my best friend. Dobrze rozumiem, że życie jest różne, bo życie też miałem w chuj ciężkie. Nerwy mam tracić, by tobie tłumaczyć, nie mam już siebie na fejs. Niewiele znaczysz, a w lustrze już widzisz koron, nie mam na fejs. Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone, nie mam na fejs.